Okej, halo, halo, witam serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Code Vein, czyli bardzo interesującą, nadchodzącą grę przygodową, którą najbardziej porównywałbym właśnie do czegoś w stylu Dark Soulsa, w stylu anime. Moim osobistym zdaniem jest to w sumie najbardziej interesująca gra w stylu anime, jaka znajduje się obecnie w produkcji. No więc być może osoby, które lubią ten gatunek, powinni się tym wszystkim zainteresować. Jeżeli chcecie zagrać w demo, jest ono obecnie dostępne na PlayStation 4 oraz na Xboxie. Nie widziałem dema na PC-cie, chyba go nie ma, ale zawsze możecie się przy tym upewnić. Jeżeli chodzi o pełną wersję, ona odbędzie się, z tego co pamiętam, 27 września. No i całkiem prawdopodobne, że z tego również zrobię pełną serię. Jeżeli będzie was to interesowało, to oczywiście możecie mi dać znać w komentarzach. No i w sumie co? Rozpoczynamy nową przygodę. Dobra, a więc na sam początek tworzenie postaci. Powiedzmy, że w demie zagramy sobie mężczyzną. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Oczywiście tutaj, z tego co widziałem już wcześniej na jakichś zwiastunach, tworzenie postaci jest naprawdę tutaj bardzo rozbudowane. Po pierwsze macie tutaj strasznie dużo wcześniej stworzonych postaci, no i na ich podstawie możemy tutaj stworzyć własną. Ja postanowiłem zrobić sobie Naruto, więc zaraz może mi się to wszystko uda. Który tutaj Naruto przypomina? Powiedzmy, że ten. Nie, ja chcę na podstawie tego, dobra. Dobra, ten jest ok, tylko zmienię kolor na jakiś bardziej czarny, bym powiedział. Coś w tym stylu, ok. Make-up, no chyba nie. Tutaj też niczego nie miał, accessories, nie chcę, bez niczego. A, mogę jeszcze czapkę tutaj zrobić. On chyba niczego nie miał. Oh my god, jak to wygląda. Jeszcze z uszami jakimiś. To ciekawe. Good journey. Don't die or anything. No ten najbardziej pasuje do Naruto, come on. Safe. Dobra, zapisujemy w takim razie. Piękna sprawa. No i co? Confirm. Fubedi Naruto, niech będzie. Dobra, i ciśniemy w takim razie w rozgrywkę. That's what you look like. Proszę bardzo, rozpoczynamy przygodę. Tutaj muszę się przyznać, grałem ten tutorial jeszcze trochę wcześniej, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda. Zaraz tutaj ta bohaterka będzie nam tutaj wszystko mówiła. Później będziemy się jeszcze z nią spotykali, to chyba ona będzie tutaj później w rozgrywce. Ta, no i z takich najważniejszych rzeczy to, że będziemy mieli tutaj wiele różnych typów krwi, każdy typ krwi będzie inną klasą. W sumie zobaczycie to przy samej rozgrywce. Dobra, czego my się tutaj uczymy? A, to jest, są te skille chyba. Ta, ten na samym środku to jest typ krwi. Dobra, oczywiście. Czyli dodajmy sobie jakiegoś skilla, proszę bardzo. Give it a try. Dobra, jak się to robiło? R2 trzeba przycisnąć, plus na przykład... Nie, muszę tutaj anulować i proszę bardzo, trójkątem, dobra. To jest dodanie sobie damage'a. Tak to wygląda. I mogę też inne skille tam. R2 przyciskam, no i te... cztery tutaj skille. Tymi klawiszami. Dobra, więc to jeszcze możemy to wszystko przetestować oczywiście. R3 jeszcze tutaj sobie ładujemy na kolesia. Więc robimy tak i możemy teraz cisnąć. Proszę bardzo, tak to wygląda rozgrywka. O! To mnie w ogóle atakuje chyba, nie? Ups, zawaliłem, to się blokuje R1, zapomniałem o tym. Dobra, trochę średnio mi pasuje to sterowanie, muszę przyznać, jeżeli chodzi o pada. Ale zapewne będę grał w pełną wersję na PC-cie, więc... Zobaczymy. Tam będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Dobra, czyli tutaj kolejna ważna rzecz, że możemy ten typ krwi tutaj zmienić. Czyli wchodzimy w opcję, to jest właśnie to na środku. No i możemy sobie tutaj zagrać na przykład Ranger, czyli że będziemy strzelali na odległość, nie? Mamy trochę mniej życia, ale możemy właśnie bić z daleka.
Dobra, czy już sobie to ustawiłem? A, jeszcze muszę broń zmienić na jakąś tutaj bajonet. Tak, proszę bardzo. Dobra, oczywiście wiem, o co tutaj chodzi. No i proszę bardzo, teraz może tak robić. A nie, przepraszam. Dobra, więc są tutaj zlokowani, możemy jakimś skillem użyć? Kurde, tylko ja chcę do niego strzelać. A jak się to robiło? Jak się strzela? To już zapomniałem. X? A, czyli tutaj mam jakiegoś dasza specjalnego? A, czyli kółkiem jeszcze tutaj się unika, dobra. R1. A, czyli mam teraz to wypróbować chyba, tym X. Jeżeli wezmę, przytrzymam. Właśnie taki super atak się tutaj ładuje. Za 600 mogę go uderzyć, piękna sprawa. Dobra. Nie wiem, czemu nie mogłem strzelać, nie wiem, jakoś inaczej się to robiło. Też do końca tego nie ogarniam. Ta, teraz mam jeszcze tutaj jakiegoś maga, wspaniale. Więc po raz kolejny sobie tutaj zmieniamy. Dobra, no i teraz jesteśmy magiem. Co teraz mam tutaj pozamieniać? Nawet nie wiem. To już jest chyba w sumie koniec. Tak, to jest koniec tego tutoriala. Koniec tych najważniejszych rzeczy. Skip tutorial, w sumie wiem, jak się tutaj gra. Dobra. Przejdźmy teraz do prawdziwej akcji. Dobra, no i ciśniemy, wstajemy. Główny bohaterze. Oto nasza przyjaciółka. Wydaje mi się, że to jest ta, która nas uczyła przy tym tutorialu, ale w sumie nie jestem pewien, bardzo podobno była. Hello. How are you feeling? Chyba jeszcze jakoś żyje. Tutaj już ten absolutnie zniszczony świat, nie? Ta cała, nie wiem, czy apokalipsa, tak dokładnie nie wiem, o co jeszcze chodzi tutaj w całej fabule. Wiem, że osoby różne tutaj zmieniają się w potwory. To jest taki główny wątek fabularny. A drugi wątek fabularny z całą tą krwią. Każda osoba ma różny typ krwi. No i tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tylko tak czytałem na ten temat na samym początku, jeszcze przed zagraniem i w sumie tyle wiem. Dobra, i trzeba będzie się tam dostać do jakiegoś ciekawego przedmiotu. A więc tak, ciśniemy po raz pierwszy w rozgrywkę. A, szkoda, że nasz bohater tutaj tak kuśtyka. Strasznie wolno, nie da się szybciej biegać niestety. Więc bohaterka, przyjaciółka będzie musiała poczekać. Ale przy okazji możemy sobie tutaj popatrzeć na ten otwarty świat. Jak to ładnie wszystko wygląda. Zniszczone budynki. Nie no, w sumie nawet jeżeli to jest PlayStation 4 Slim, nie, ja właśnie gram na takim sprzęcie, to i tak wygląda to całkiem przyzwoicie, no te 30 FPS-ów przynajmniej, czasami nawet więcej bym stawiał, tak przynajmniej na oko. No i grafika również całkiem spoko, nie? Myślę, że na PC-cie tutaj rzeczywiście będzie o wiele lepiej. Tych FPS-ów będę miał kilkaset. No więc pod tym względem prezentuje się to przyzwoicie. No niestety nie ma polskiej wersji językowej, z tego co wiem, więc będziecie musieli
sobie tłumaczyć. Będę starał się mniej więcej tutaj tłumaczyć, oczywiście, ale to w skrócie. Ups. Główny bohater wariuje. Tak, i bohaterka okazuje się wampirem. No cóż. To chyba tak miało być. Proszę bardzo, mamy nawet jakieś dziwne owoce. Jak ten świat funkcjonuje? Na razie nikt nie wie. To jestem ja. Here. This is for you. No jest, dziękuję serdecznie. Może to jakieś, nie wiem, potiony, coś w tym stylu, tak bym stawiał. Dobra, i oto zasnęliśmy na kolanach u dziewczyny. Ciekawe właśnie by było, gdybym wybrał sobie dziewczynę, czy by nas tutaj jakiś mężczyzna prowadził. Sobie spróbuję w pełnej wersji. We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. Oops. Czyżby to była pierwsza walka? Zaraz zobaczymy. A ta nie wie, co się dzieje. Jak to możliwe? Zaatakowali nas. Nie, dobra, chyba... A, gramy już, okej. A więc tak, wstajemy. Keep it down. Your friend just fell asleep. A, ta dopiero zasnęła. Tok? A, chyba z nią nie porozmawiamy niestety. No dobra. No i chyba idziemy do... Nie wiem, do roboty chyba. Tak to się chyba prezentuje. Będą nami tutaj rządzili. This one's dry. The miasma's pretty thick. Damn it! We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right, I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads, right? Blood beads. Yes, very good. Te wszystkie potiony, tak? Now I want you to search for blood beads in the tunnels ahead of here. You see, it's only a short time before the collectors come to take our levy. But once they do, I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Dobra, więc mam tutaj zebrać właśnie te blood beads, tak zwane, te wszystkie potiony, żeby te wszystkie osoby chyba tutaj przeżyły. To jest właśnie niezbędne do przeżycia w tym świecie. You can have this one back when you return, in exchange for any blood beads you find, of course. Dobra, jasna sprawa. I hear the hunter has been showing up around here lately. So make sure you don't all get killed. Hunter? Ups. Czyżbym jakiegoś łowcę tutaj jeszcze miał na swoim karku?
No nie wiem. Trzeba będzie uważać. Główny bohater coś mówi w ogóle? Teraz kolejny bez jakiś, bez głosu. Po co ja głos wybierałem? Nice, to będzie nasz przyjaciel, rozumiem, w rozgrywce, okej, okay, wspaniała sprawa. No i tym oto sposobem przechodzimy do rozgrywki. Tutaj jednak FPS-y nieco gorzej wyglądają, bo podczas cutscenki miałem ich 60, tak to wyglądało. Ale moje PlayStation wariowało, kurde, jak jakieś tornado, nie? Czegoś takiego jeszcze nie było podczas żadnej gry. Nie przypominam sobie. Save? Nie chcę tutaj save'ować. Level up. Nie, raczej niczego tutaj nie będę robił. Acquire, jakiś tutaj mogę... A, mogę zmienić typ postaci. A, zagramy sobie chyba typowym wojownikiem jednak. Storage? Mogę tutaj coś przechowywać również, ale też raczej niczego nie będę tutaj. Wszystko biorę ze sobą. Teleport, pewnie nawet nie mam gdzie. A więc ciśniemy z walką. Co my tutaj mamy? Możemy coś sobie wybrać, jakieś opcje? Jakieś typy broni są, czy co? Do you want to return? Nie chcę tutaj niczego robić. A więc ogarnijmy, jak się tutaj steruje. R1 mamy właśnie takie coś. Kwadratem możemy bić z tego. Tym nic nie robimy. Trójkątem bije mocny atak. Los Shard. To jakiś gold pewnie, tak bym stawiał. Na kółkiem mogę się cofać. Znaczy cofać, daszuję w którymś momencie. Jeszcze X-em tutaj mogę tak ładować. Dobra, więc X-em tutaj zaczniemy. Na przykład na tego kolesia. Kurde, co się stało? Mój atak tutaj po prostu przeleciał totalnie, naprawdę. A nie, teraz mu chyba wyładowałem tutaj hita mocnego. Okej. Okay. Bo ten atak z X-a jest po prostu... Hold R2 plus dobre combo po prostu tam wyszło. Nie wiem, co to miało być. Kurde. Ten X się jednak ładuje długo, nie? Trzeba tutaj z ukrycia właśnie cisnąć. No, jeszcze kolejny item, los shard, dobra. Dobra, wspaniale. A mogę jeszcze tutaj te super skille użyć? A, mogę tutaj buffa dać, okej, okay, to interesujące. Jeszcze trójkątem sobie daję buffa na atak, dobra. Using and upgrading regeneration. Ta, mogę tutaj właśnie jest w dolnym... Nie, gdzie to jest? A, jest, tak. W dolnym lewym rogu, właśnie mi to znikło. Mogę sobie tutaj zmieniać, jeszcze mam 3 leczenia i 2 Inhor Concentrate, czyli stawiałbym, że jakieś pontiony na koncentrację. Kurde, znowu to... Ten atak w ogóle nic nie daje, bez sensu to jest. Jeszcze ile tutaj życia straciłem. Dobra, nie opłaca się z tego X-a tutaj bić jednak. Od razu sobie tutaj użyjemy leczenie. Niech wam będzie. Dobra, co tutaj się znajduje? Heavy Axe. Okej, zmieniłbym w takim razie broń, jeżeli to jest taka możliwość. Tylko jak to zrobić, pytanie. Options? Tak, chyba pod tym. Mamy jeszcze tutaj jakiś... Physical. No, z tego co widzę, to chyba najwięcej tutaj bije. Okej. Okay. Dobra, to jakiś sztandar? To jest druga broń? Nie wiem. A jeszcze kurtkę, ale kurtkę mamy jedną. Okej. Okay. A zobaczmy sobie jeszcze skille. Nie, to już są wszystkie. Okej. Okay. Czyli teraz mam jeszcze taki topór wspaniały. Może będę nieco więcej bił? Sam nie wiem. Powiedzmy, że tędy. Ups, jakiś koleś. Może doładujmy sobie tutaj. Albo nie, od razu wbijamy. Ale mu załadowałem. Jeszcze weźmy sobie buffa na broń. Dobra, jesteś robiony, koleś. No, teraz bijemy, kurde, za jakieś 800. Tylko prawie jeszcze tutaj spadłem do przepaści. Kurde, niszczymy wszystkich w takim razie. Dobra. A jeszcze można te niszczyć, wspaniale.
Ale stawiałbym, że rzadko będzie coś tutaj z tego wypadało. Co to jest? You lose any haze. Nawet nie wiem, co to jest haze, ale jakiś koleś mi goni i ciężko było przeczytać. Dobra, w sumie dosyć prosto to na razie wychodzi. No ale cały czas jest to jakaś pierwsza plansza, nie? Gdzie będzie pewnie nieco... O kurde, jakiś koleś szalony. Dobra, cudowna sprawa. Kurde, ale jakoś życie w ogóle straciłem. Nie wiem, jak oni mnie tutaj czasami biją. No niestety. Focus state. A, okej. Okay. Czyli jeżeli tutaj będę dobre ruchy wykonywał, to właśnie jest ten w dolnym lewym rogu też nad moim życiem taki pasek, co te dwie strzałki są. To będzie mi się ładowało. Dobra, więc w takim razie co? Używam tutaj trójkąta? Czemu nie mogę? A, bo nie mogę. Miałem na cooldownie, przepraszam. Ten koleś wygląda trochę bardziej niebezpiecznie, to już jakiś inny przeciwnik. Dobra, on już zaraz nie żyje, więc chyba damy radę. Dobra, piękna sprawa. No i porobieni kolejni. Nice. Tylko to jeszcze nie koniec, zaraz trzeba się tutaj uspokoić. Nie ma tak łatwo. Dobra, jeszcze mogę na tego combo. A ten jest jakiś strzelający. Za daleko jeszcze byłem od niego. Jak na razie dosyć prosto to wszystko wychodzi. Jakoś nie ma tutaj bardzo wysokiego poziomu trudności. No ale w sumie jak był ten Dark Souls 3, bo na przykład w niego grałem, tam w sumie też się zabijało bardzo łatwo. No ale jeżeli będą mnie tutaj trafiali, no to też na jakieś 3 hity ginę. Dobra, z kwadratu robimy combo. Ale go pocisnąłem! Dobra, piękna sprawa. Dobre są te skille, jednak polecam, nie? Teraz możemy na kolejną walkę tutaj... Ups! A ten chyba nie jest jakoś bardzo mocny. Dobra, Oliver, ten nasz przyjaciel nawet nie ma co tutaj robić, bo wszystkich cisnę od razu. No, co my tutaj mamy? Czy to jest to, czego szukałem? Ten Bloodbeat? Nie, to chyba tutaj mapy jedynie oznacza jakimś sposobem. Open. No dobra. O, i mamy tutaj chyba save'a? Rest. Okej, wspaniale, czyli mamy pierwszy save, zrobiliśmy jakieś postępy, level up. Nie, cały czas jestem na pierwszym poziomie. No dobra. Zaraz. Jeżeli zobaczycie teraz na mapę... Ta, to zrobiliśmy takie jedno wielkie kółko. Właśnie tego się spodziewałem. Bardzo podobne są te tereny jednak. A więc odblokowaliśmy taki skrót teraz. I możemy tam pójść nieco wcześniej. O! Chwilę. Zdobyłem również... To. A to jakieś gorsze statystyki z tego co widzę. Znaczy, strasznie to jest skomplikowane, nie? To jest, kurde, 100 różnych aspektów do wzięcia pod uwagę. Ale chyba to, co mam obecnie, bardziej mi się podoba. Tam to może pod coś innego będzie lepsze. Dobra, więc ciśniemy na nowe tereny. Jakoś tędy, tutaj nas jeszcze nie było, wspaniale. Może coś z tych skrzynek kiedyś wyleci, come on. Aż tak beznadziejnie być nie może. Dobra, coś tutaj słychać z prawej strony. Chwila, moment. Dobra, tego robię z kombosa i to jest tyle. Jest beznadziejny na to. Koleś nie może uwierzyć, jaki tutaj skill prezentuje. Tak to wygląda. Da się tutaj biegać? Nie, to jest maksymalna prędkość z tego co widzę. No niestety, trochę powolnie, ale... Może są jakieś inne itemy na przyspieszenie? Ten koleś się przemienił w tego potwora. Już o tym wspominałem, że ludzie się w potwory przemieniają czasami. Ale nie wiem, co to jest przyczyną.
Ups, nasz został ranny. That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. No niestety, Naruto będzie musiał pójść samemu. Powiedz, żeś coś, kurde. Kolega ci umiera, on milczy. Tok. Don't worry. No i tutaj kolejni przeciwnicy, ale wystarczy, albo w sumie nawet na takiego kolesia to od razu używam trzy ataki i już giniesz, tylko jeszcze trzeba go trafić. Kurde, to ma strasznie mały zasięg, nie? Trzeba jednak tutaj bliżej nieco podejść. O kurde, tu jest jakiś szaleniec. Dobra, w takim razie użyję może najpierw tutaj buffa i później super ataku. O, patrzcie na to. Ale go pocisnąłem, ale jeszcze mu mało. O kurde, ten koleś jednak jest nieco większy. Jak on bije? No nie. Dobra, teraz go zaatakuję. O, porobiony. Ale niestety tutaj musiałem użyć leczenia, dobra. No jednak trzeba będzie tutaj wyuczyć tych wszystkich przeciwników, nie? Tak łatwo nie ma. Dobra, chyba jakieś przejście tutaj odblokowałem. To interesujące. Tego jeszcze sobie porobimy z ukrycia, a nie, tutaj jest dwóch. Dobra, no panowie, podejdziecie tutaj? Ale agresywny. Dobra, trzymaj tutaj super ataku, który mi zupełnie nie wyszedł. A tamten przeciwnik w ogóle nie wie, że tutaj walka się odbywa. Co za ślepi boci, boty, nie wiem co ja myślę. Dobra, na tych wystarczy w ogóle trzy ataki i tyle. Tylko jeszcze muszę je trafić. A, to są bardzo prości akurat, dobra. Łatwa sprawa. Gdzie ja mam teraz iść? A może tędy sobie coś odblokuję? Co my tutaj mamy? O kurde, ale straszne. Straszne potworze, dajcie mi spokój. A to bije jeszcze niesamowicie, nie? O nie, straciłem tutaj sporo życia. Jeszcze jakaś trucizna mi tutaj skacze. Kurde, jak to bije. Dobra, leczę się i mam nadzieję, no. Cały czas mi ten buff tutaj idzie, no. Nie wiem, czy to się z tego wyleczę. Kurde, to jest beznadzieja. Nie mam chyba jakiegoś antidotum. Nie wiem, kurde, to będzie już koniec mój, naprawdę? I coś czuję, że już jest po mnie, nie? A nie, już nie mam tej trucizny, okej, wspaniale. Tylko teraz będę musiał jakoś zlecieć. Muszę się w ogóle jeszcze uleczyć, dobra, ostatnie leczenie. I po prostu mam 50 osób, no tutaj jednak trochę sknociłem, nie? Dobra, ale może damy radę. No nie, nie mogę super ataku nawet użyć, nie wiem czemu. Dobra, dwóch porobionych. Okej. Dobra, super atak się ładował. Dobra, teraz go porobimy tego łatwo. No nie, ale mnie ciśnie koleś. Ten super atak mi przerwał zupełnie. Zaraz nie żyje, ale słabo. No come on, no dobra, zabiliśmy go. Uff. Ale to jest close. No jednak sknociłem tutaj, nie? Wbiłem solo na 50. I tak to się prezentuje i już nie mam żadnego leczenia. No nie wiem. Jakby tutaj przejść. Co ja mam teraz robić? Może z tej strony, w sumie tutaj wyczyściłem bardzo dużo wrogów. Więc może jakoś da radę tutaj czmychnąć, nie wiem. Liczę na jakiegoś kolejnego save'a i w sumie tyle. Tutaj byliśmy? Tam jest jakiś kurde troglodyta na wprost, widzicie? To już jednak są nieco potężniejsi. Dobra, zobaczmy z tej strony. Kurde, ale agresywnie tutaj zagrałem. Mam nadzieję, że już nie będzie tych z góry, nie? To jednak... O, jest tutaj jakiś jeden. A to jest ten dosyć prosty.
Dobra, daliśmy radę. Kurde, Lost Broadsword. Dobra, to sobie sprawdzimy jakoś później. Zawalczymy sobie jeszcze z tym kolesiem. Kurde, ich jest tutaj dwóch, nie? Co, on mnie nie widział? I to nawet na dwa hity ginie. Uf, dajemy radę. Kurde, z tym już nie chcę walczyć. Zobaczmy w tą stronę może. Coś tutaj będzie? To jest safe. Chyba? Dobra. W takim razie sobie odpocznę i wygrałem? Level up. Nie, chyba nic tutaj już w sumie nie zrobię. Dobra, z tego co widzę, gram już tutaj w sumie 40 minut i jeszcze mi trochę tutaj zostało rozgrywki z tego co kojarzę, bo widziałem na necie, że to jednak demo trwa jakieś 2 godziny, więc chyba zostawię sobie resztę na później, nagram z tego jakiś jeszcze dłuższy jeden odcinek. No i jeżeli filmik wam się podobał, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. No i w sumie, nie wiem, gra bardzo mnie interesuje i chciałbym nagrać właśnie z tego serię pełną 27 września, więc jest to w sumie całkiem prawdopodobne z mojej strony. No więc tak, to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.